Empik Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco. Empik Go przedstawia serial Anny Kazajak, Fucking Monterosa. Scenariusz Filip Kasperaszek i Ewa Razenbajgier. W rolach głównych występują Agnieszka Grochowska, Maciej Sztur, Ilona Ostrowska, Grzegorz Damięcki, Krzysztof Czeczot. Wiktor! Eryk! To tu! No nie! Nasza jest czwórka! Co? Jak? Tam masz ekran. Dobra. Racja, my przez Frankfurt. Tobelt 4. No, i co ja bym bez ciebie zrobiła, Wiktor? Dobrze mieć jednak faceta na wyprawie. Kiedy tata doleci? Niedługo. Drugi tydzień ferii będziecie z ojcem. Ale tam już jest Kai i ciocia Klaudia. Kai pisał, że jest też ten typ Klaudii. Jaki typ? Nie typ, tylko jej facet, Krzysiek. Dobra. Wypatrujcie swoich bagaży. A jak mamy do niego mówić? Ja do niego nie będę mówić. Pan... Nie wiem. Spytacie cioci Klaudii. Jezu, no będzie fajnie, tak? Będzie zimno i nikt nie będzie mówił po polsku. Ale będziecie jeździć na nartach. Ja nie lubię nart. Może zmienisz zdanie. A jak nie, to będziesz siedzieć w hotelu cały czas z Kajem. Chyba, że Kai będzie chciał jeździć na nartach. Wtedy będziesz siedzieć sam. Kai jeździ na desce. O, jadą nasze! No, chodźcie, pomóżcie. Excuse me. Przepraszam. Excuse Przepraszam. Me. Dobra, szukamy busa. A nie możemy taksówką? Nie możemy. Mama nie ma pieniędzy. Ma, ale jest też bus i jedzie prosto pod hotel. A ten koleś ma nasze imiona na kartonie. Ma ja? Co? Gdzie? Wiktor. Chodźcie. Tor. Hi. I'm Maja. Ja jestem Maja. To Wiktor i Eryk. Klaudia sent me. Pani Klaudia mnie wysyła. O, pierwsza dobra wiadomość dzisiaj. Klaudia, serio? Kierowca? Majeczka! Baby! Welcome in Italy! Buongiorno! Co? Nie podoba ci się? No, kurde, podoba, ale kasa, no. No daj spokój, enjoy! Dziękuję ci, po prostu to bardzo dużo, wszystko to... Ale dobrze, dużo, dziękuję. Poczekaj, aż zobaczysz kurort. Wow. No, faktycznie kurort. Mama, my tu śpimy? Serio? No, serio. Dobra, chłopaki. Co mówimy, jak zobaczymy ciocię Klaudię? Cześć, ciocia. Dziękujemy za najlepsze ferie ever. Mama, znowu to robisz. Co robię? Starasz się mówić, jakbyś była młodsza. Jak się zobaczymy z ciocią, to jej dziękujemy, jasne? Aha. Jasne. Well... There isn't. No, nie ma. Ale... Maybe it's about L. Może chodzi o L. Tam jest polska literka EŁ. Ja napiszę. Mm-hmm. Still nothing? Nadal nic. We don't have a reservation. Nie mamy rezerwacji na to nazwisko. I don't understand. Nie rozumiem. Wait a minute. Ale już, zaraz. Co jest nie tak? Wszystko jest tak. To jednak nie nasz hotel. To nasz hotel. Ciocia tu nam... Samochód nie przywiózłby nas do złego hotelu przecież. Już, Majunia. Czy ty nie możesz nawet chwili bez telefonu? Krzysiek, Maja dzwoni. No proszę cię. A nie mieli być później i mieliśmy iść na obiad. To po co ja robiłem rezerwację? O, jestem. No Maja, co tam? Słuchaj, bo jestem tu w
hotelu jesteśmy, ale... Nie ma rezerwacji. Jak nie ma? No nie ma. Sprawdzali dwa razy. Poczekaj. Zaraz jestem. Muszę iść, bo coś się nie tak jest z rezerwacją na Maję. To ona nawet check-inu sama nie potrafi ogarnąć. I co? Ciocia już idzie. Nie mamy pokoju. O to chodzi. Zaraz się wszystko wyjaśni. Tata mówił, że on wszystko ogarnie na ferie. Ale ciocia ogarnęła. Nie wiem, co tata planuje na dalszy tydzień. No, tu być też. Aha. No to ciekawe. Ale... Nieważne. Wszystko będzie dobrze, zaraz się wszystko wyjaśni. Klaudia! Klaudia, tu! No, mówią, że nie ma. A jeszcze Wiktor i Jarek zaczynają marudzić i... Majeczka, kochana, no cześć! A tak, no, cześć. No chodź tu! Hej. Jezu, jaki to musi być dla ciebie ciężki czas. No nie, nie w tym rzecz, po prostu... Zajmę się tobą, zajmę. Jestem tu dla ciebie, słyszysz, Majeczka? Dla ciebie i Krzysiek i ja. Jesteśmy dla ciebie, rozumiesz? Dziękuję. No... A coś nie tak? Oprócz tego, że nie mamy pokoju, gorąco tu. No, bo ty w kurtce, no, chodź. Cześć, ciocia, dziękujemy. Tak, dziękujemy. To najlepsze ferie ever. A, okej. Ale to poczekajcie, aż zobaczycie stok i basen. Co oni? No, zmęczeni, mówiłam. Good morning. Dzień dobry. Reservation here and now. I heard that... Ja tu robiłam rezerwację i teraz słyszę, że coś jest nie tak. Z tą na Maję Janiak. Małecka. I'm already looking. Już patrzę, ale... Once again. Jeszcze raz. J-A-N-A-K. No. Nie, Janiak. Małecka. Kochana, ty już nie jesteś Małecka. No, jednak ciągle tak. Chłopcy są małeccy. Małecka, rozumiesz, to stan umysłu, z którego czas się uwolnić. Jesteś Maja Janiak. W dowodzie nadal mam... There it is. Jest, Maja Janiak. Bo tu wcześniej padało inne... Now is Janiak. Teraz jest Janiak. Czyli wszystko wyjaśnione. Znaczy, możemy zrobić check-in. Dobra, fantastycznie. To wy zróbcie check-in, ja wracam do Krzyśka i widzimy się później. A czekaj, mogę wysłać chłopców do ciebie? Bo mam spotkanie... Skype'a, a już... Aha, aha. Kurde, późno. Dobra, jasne. Domek numer 3. Domek? Znajdą. Albo zapytają. No, pa! I pamiętaj, Maja Janiak. Tak. Świetnie. Maja Janiak. Chłopaki, tylko raz. Jasne, ale musimy z Erykiem. Wiktor, nie będę znowu... Ja nie będę przeszkadzać. Będziesz. Proszę. Chłopcy, jestem już prawie spóźniona. Co jest tą... No. O, ale czad. Patrzcie na ten widok. Co? Fajnie jest, nie? No, ciocia fajne wynajęła. Ciocia. Ja z Dobra. Tego pokoju nie będę wychodzić. To szykujcie się do tej wspaniałej cioci. Ja muszę... Spotkanie, tak. Właśnie. No, raz. Jestem. Przepraszam za spóźnienie. Dzień dobry, pani Maju. Może powinnyśmy się przyjrzeć tym spóźnieniom. To kwestia dojazdu. I były problemy z rezerwacją. Ale już jestem. A dlaczego pani myśli, że tak ciężko znaleźć jest czas dla siebie? Ale przecież jestem. W pędzie. Przepraszam, ale to ja chyba chciałam tę całą terapię, nie? A czy nie był to prezent od przyjaciółki? Jestem, okej? Możemy zacząć rozmawiać? Możemy, oczywiście. Możemy też spróbować innego dnia. Co? Nie, ale czemu? Jest pani w biegu i widzę, że wiele się dzieje. Nie, miejmy to już z głowy. Aha. Usłyszała to pani? Tak, to znaczy nie o to mi chodziło. Dobrze, rozumiem. Jest pani na wyjeździe zimowym. No, ej! Jak się pani czuje? No, oddawaj mi to! Daj mi to! Jest...
Nie wierzę. Chwila tylko, dobrze? Naturalnie. Dawaj, mamo! Co wy tu wyprawiacie? Ja chcę mieć tę godzinę dla siebie. Rozumiecie? Umawialiśmy się chyba, tak? Ale to Wiktor! Nie obchodzi mnie to! Nie teraz. Mieliście iść do Kaja. Wiktor, pamiętasz gdzie? Domek numer 3. No, no to śmigać. Zapytacie kogoś z obsługi. Ale jak? Po angielsku? No, ile ty już chodzisz na ten angielski, no? No raz, raz. House number 3. No, dobra, już jestem. Aha. To mogę? O czym chciałaby pani opowiedzieć? No może o tym, co teraz. Bo to straszne zamieszanie z tym wyjazdem wyszło. No znaczy super, Klaudia to ogarnęła. To ta sama, która zainicjowała nasz proces? Tak, tak, ta sama. No, przyjaciółka. Wspiera mnie, bo sama przeszła przez rozwód z Dawidem. Aha. Wspominałam o nim. Aha, tak. I wtedy ja byłam dla niej, a Hubert starał się być dla Dawida. Trochę ten wyjazd na Bornholm wszystko skomplikował, ale... Opowiadajmy o teraz. O Bornholmie już dużo rozmawiałyśmy. No, to teraz jest chaos. No, nie ma co owijać tutaj w bawełnę. Nawet nie wiem, szczerze mówiąc, co będziemy jutro robić. Ani potem. Hubert ma przyjechać, to na pewno. Hubert tam przyjedzie? No tak, chciał. Znaczy, taki postawił warunek. Warunek? No, bo chce z chłopcami na nartach jeździć. To rozumiem nawet. Ale dlaczego postawił... Może inaczej. Dlaczego mógł postawić pani taki warunek? No bo ferie to 2 tygodnie, więc chyba logiczne, że tydzień dzieci ze mną, tydzień z nim. Do tego to jest okres przejściowy. To chyba dobrze, żeby chłopaki widziały, że jakoś tam współpracujemy. A to pani słowa, czy... Jego. Jezu, nie. Pani też? Co, ja też? No Klaudia mi też o tym truła, że mam stawiać na swoim. A pani uważa, że nie powinna stawiać na swoim? Nie o to chodzi, jesteśmy w separacji, jasne, ale rozmawiamy. Po prostu rozprawa jest za kilka tygodni, to chyba dobrze, żeby było kulturalnie, żebyśmy się dogadywali. Tym bardziej, że on chce tę opiekę naprzemienną. A co pani by chciała? No, na razie ma co drugi weekend, czasem rzadziej. Chyba dobrze, żeby był bardziej zaangażowany, chociaż te weekendy na razie działają. No i rozwód za porozumieniem strony. Dobrze Pani to idzie. Maju. Pani Maju, spokojnie. Przepraszam, ale ja bardzo nie lubię tego słowa. Hubert zawsze tak mówił. Spokojnie i spokojnie, spokojnie. Ja chciałam tylko prosić, żeby pani mówiła wolniej. Te nasze spotkania nie są po to, żeby mi pani zdawała relacje z tego, co się dzieje. Jasne, rozumiem. Mam czuć... Chodzi o przeżywanie, rozumiem. Ale czy pani czuje? No, teraz to się trochę wkurzam. Na mnie? Mhm. Dlaczego? Czuję się jak na jakimś egzaminie. Egzaminie z czucia? Nie wiem z czego, ale czuję, że mam coś powiedzieć, ale nie wiem co. A co jak nie musisz wiedzieć? Co? Albo nie musisz nic mówić. No, nie czuję się dobrze. Dlaczego? Przez te pytania właśnie. To ja postaram się pomóc. Jak się pani czuje, będąc teraz w Alpach? Dobrze. Dlaczego? Bo mogę złapać dystans, odpocząć. Od czego? Jezu, no... Aha, no od tego wszystkiego, co się działo. Wyjechałam z domu, który przestał być naszym domem, ale jeszcze nie jest moim. Mogę odpocząć od tego rozpieprzonego, codziennego chaosu, bólu. To co? Lepiej? Chyba nie brzmiało jak relacja. Pani Maju, ja mam taką propozycję, żebyśmy my jednak porozmawiały kiedy indziej. Jutro mam wolny termin o godzinie 17. Ale no, ja miałam jutro... Mówiła pani, że co będzie robić? No tak, ale... Woli pani inny termin? Jezu, jutro jest okej. To ja mam taką prośbę, żeby pani jutro znalazła dla siebie tę godzinę. Dla siebie, dobrze? Jeżeli pani chwilę wcześniej sobie usiądzie, uspokoi oddech, połączy się nawet przed czasem. Możemy się tak umówić? Jasne. Teraz czuje się pani, jakby pani oblała ten egzamin. No, ciężko się tak nie czuć. To niech pani z tym pobędzie. A jutro do tego wrócimy. Mam pobyć z porażką? Nie ma znaczenia, jak pani to nazwie. Ważne, co pani czuje. Dobrze, to do jutra. Udanego pobytu, do zobaczenia.
Ja pierdolę. No, tak. Przepraszam. Dom numer 3. W tę stronę, tak? Yes. Over. Tak, tam. Thanks. Dziękuję. Boże, co za miejsce. Tak? To ja. O, no, jesteś. Jak terapia? Poprosiłam, żeby jutro pogadać, bo wiesz, no, trochę w biegu to wszystko. A, jasne, chodź. Co ty taka nerwowa? Wszystko okej? Okay? Nie, tak, tylko żebyśmy już poszły. Z dziećmi wszystko okej? Okay? No chodźmy, no już. Majka. No jasne, czekaj, już prawie jestem gotowa. Trochę mnie stresujesz. Gdzie są dzieci? Ludzie, w szkółce. Serio, wszystko dobrze. Ale w szkółce? Jakiej szkółce? Ciszej. Bo Krzysiek śpi. Ach, jakiej szkółce? No, Majka, na narciarskiej, no. Co? Jak? No a co? Co ty chciałaś? Żeby były w takim miejscu i na nartach nie pojeździły? Ale czekaj. Nic się nie martw, Maja, no. Ale ile ta szkółka kosztuje? No Krzysiek je zapisał, Krzysiek zapłaci. Ale on chyba płaci za wszystko. No czas zacząć korzystać z życia, Majeczka. Aha, to teraz mam zacząć z nim sypiać? Wow! Serio? No daj spokój, nie o to mi chodziło. On, nie, no on chce ci pomóc. Wie, przez co przeszłaś, martwi się. Nie jesteście blisko. Prawie się nie znamy. Więc nie wie, jak może pomóc, to pomaga, jak czuje, że potrafi. No, dobra, słuchaj, bo ja nie chcę wyjść na niewdzięczną. To jest wszystko super. Naprawdę, bardzo, bardzo dziękuję. Tylko, wiesz co, zresztą chciałabym mu podziękować osobiście. No, poznać go w końcu. O, poznacie. Teraz akurat drzemie. Stara. Co to jest za miejsce? Co nie? No, bajka. Dobra, chodź, lećmy. Co za domek? No, on ma gest. No ale lecimy, zanim się obudzi. Coś nie tak? On ma milion pomysłów na to, jak powinniśmy spędzać tu czas. Mhm. Każdy z nich zakłada bycie w minusowych temperaturach i wysiłek fizyczny. Mhm. Także sorry, ale nie. Kochana, lecimy, póki się nie obudził. Chcesz popływać? Średnio. Majunia, a co ty masz za kostium? To jakaś era wiktoriańska? Patrz, tam leżaki z widokiem. Chodź. No i popatrz. Myślałaś, że kiedyś będziesz w takim miejscu? Strój kąpielowy, ciepełko, a za oknem lodowiec. Pięknie. A my się nie widzieliśmy jeszcze. Aha, widzimy się teraz. Dopiero przyjechałyście? Ona tak, ja już trochę tu jestem. Narty? Yes, our children. Nasze dzieci jeżdżą. Dzieci? Aha, their father. Ich ojcowie zresztą też tu zaraz będą. No rozumiem. Mężowie? Już nie. No to może dzieci zostaną wieczorem z ojcami, a wy macie ochotę wpaść na imprezę. No, but thank you very much. Nie, ale dzięki. Przyjechałyśmy tu jednak pobyć z tymi dziećmi. On the other hand, z drugiej strony, hotel ma też opiekunki dla dzieci. No, to jakbyście zmienili zdanie, piętro B2. Pa! Brzmi kusząco. To może do zobaczenia. Co taka? Nie wiem nawet jaka. Ale przecież jesteś tu z Krzyśkiem. A co jest złego w niewinnym flircie? Idę do bąbelków. Jesteś zamyślony? Jestem. A o czym tak myślisz? Czy nie wyrzucam ostatnich 20 lat do śmieci? O, grubo, kochana, grubo. No, sorry, ale... Mnie jakoś tacy kolesie, jak ten od imprezy, nie za bardzo kręcą. Tacy to są na seks, Majeczka. A wiesz, że ich to też kręci? Seks ze starszymi? W sensie... nami? No, jesteśmy bardziej doświadczone, pewniejsze siebie. Na więcej sobie pozwalamy. Wiemy, czego chcemy. Możemy ich niejednego nauczyć. No, akurat w tej kwestii to moje ostatnie 20 lat i jest już w śmieciach. No i widzisz? Masz odpowiedź na swoje wątpliwości. Ale seks to nie wszystko. Ale wszystko jest niczym bez seksu. Jeszcze zobaczysz. No, świat stoi przed tobą otworem. O, shit! Już tak późno?
Muszę lecieć. Co? Tak. Gdzie? Do Krzyśka. Fak, kurde. No dobra, sorry, widzimy się później. Majenia, może odbierzesz ich z tej szkółki, co? Nie wiem, czy się wyrobię. Wyślę ci wszystko SMS-em. No, bu. Jasne. Pa. No i fajnie. O nie. Excuse me, przepraszam panią. Sorry. Przepraszam. Not interested. Nie jestem zainteresowana. Próbuję się zrelaksować. O nie. Chcę zapytać, czy pani wychodzi. Jacuzzi jest wolne? Yes. Tak. Całe wasze. I'm sorry, przepraszam, ze szkółki narciarskiej to tu przywiozą? Tak, za chwilę będą. Okej, dzięki. Wiktor! Eryk! Mama! No cześć! Jak było? Jezu, jak super! Tak? Super, a myślałam, że nie chcesz jeździć na nartach. No ale ja już chcę. Tak? No, zobacz. Wiktor! No co on? Nie widzi mnie? Wiktor ma dziewczynę. Co ma? Ja, że co? I on, i Kai jeżdżą na desce, nie na nartach. A co z językiem, co? Możesz się dogadać? A, bez problemu. Instruktorzy wszystko pokazują. Cześć, ciocia. Gdzie mama? Ja cię zabiorę, ale... Co jest z Wiktorem? Bo nas proszą instruktorzy tam jeszcze na moment przed jutrem. Aha, jasne. Dobra, to lećcie. I ten Polak uprawiał z nią seks. Z Giorgio? Serio? Z Gretą. W autobusie. Sam widziałem. Najpierw się całowali, a potem, no ten, pod kocem. Który to? A ja wiem, jakiś Polak. Hello, good morning. Cześć, dzień dobry. Jesteś instruktorem, nie? I'm Victor and Eric's mother. Jestem mamą Wiktora i Eryka. The boys are very, very happy. Thank you. Chłopcy zachwyceni, dziękuję. Super chłopaki. Ja z Wiktorem pracuję nad deską. Chłopak ma wrodzony talent. Oh, that's great. O, super. I have a question. Mam pytanie. Is there... Czy są tu jeszcze jacyś Polacy? Sorry, I don't think I understand. Nie rozumiem. At your school. W szkółce waszej. Są jacyś inni Polacy oprócz Wiktora i Eryka? Jest jeszcze ten, no, kolega Wiktora. That's Kai, friend. To Kai, syn przyjaciółki. Ale ktoś jeszcze? No. A tak to nie ma nikogo innego z Polski. Okej. Yeah, thank you. Dobra, okej, dziękuję. And Victor. Okej, ale Victor, wrodzony talent. I na pewno nie chcecie na narty? Tylko deska. Narty są dla lamerów. Ja nie jestem lamer. Czyli mamy nie ma. Klaudia. No ja pierdolę. Kai, wiesz co? Chodź, poczekasz u nas, aż mama wróci. Ale przecież palą się światła, mama musi być. Chodź do nas, mówię, poczekasz. Proszę, herbatę. Dziękuję. Dobra. Chcecie jeszcze czegoś? Kai? Nie, dzięki. Możemy sobie pograć. Możemy też porozmawiać. Jak było na nartach? Na desce. No, mówiliśmy, że super. A inne dzieci? Jakie są? Spoko. Aha. I tam głównie chłopcy są, tak? Raczej porówno jest. Czyli dziewczyny też są? Super. Mama, o co ci chodzi? Nie, no tak pytam, czy coś się wydarzyło. Nie wiem, coś takiego niezwykłego dzisiaj może. Jesteś dziwna. Powiesz, o co ci chodzi? No, chcę pogadać po prostu. Możemy iść pograć. Możecie. Eryk, zostaniesz? Tobie też było fajnie? Super było. A nie widziałeś, czy... Może twój brat albo Kai, oni byli grzeczni? Tak! Instruktor nawet chwalił Wiktora. No, mi też to mówił, no. To ciocia. O, chcą się spotkać na kolację. O, nie!
Musimy... Ale dla was mają opiekę. Może być? Zostaniesz chyba z opiekunką chyba. Kai i Wiktor też będą? No też będą. Możecie sobie grać, byle nie za późno. A możemy u Kaja? No tak, tak. To właśnie będzie u Kaja. Dobra, dawaj go. Dobra, dawaj, lecimy. Mam go, dobrze. Wyszedł. Dobra, gonimy. Dobrze, pamiętam. Tam jest, dobra. Biegniemy tutaj. Okej, okay. No, leci, dobra, kryj mnie, teraz. Gotowi? Aha. Gotowa? Wow, co za suknia. No tak, no ja właśnie dlatego przyszłam, bo tak przypuszczałam. W tym chciałaś iść, tak? No, a coś nie tak? Nie no, piękny golf. I chciałaś na to narzucić puchówkę? Ale kurtka po co? Przecież restauracja jest tu. O, nie. Krzysiek zabiera nas gdzie indziej. Będziemy jechać. Tak? Słuchaj, możesz coś dziś zrobić dla siebie i się ładnie ubrać, co? No tak wiesz. Raz na 100 lat chyba możesz. Ale ja nie wiem, czy... Ale ja wiem. Majka, koniec z dresami i piątkowymi wieczorami przed TV. Dobra? No. Zabieram chłopaków i już. A my widzimy się w lobby za pół godziny. Hm? Kai, Wiktor, Eryk! Lecimy, chodźcie! A będziemy mogli grać na konsoli? No jasne! Tak! Gdzie oni są? Maja! O! No, jesteś! Sorry, trochę mi zeszło. No. Widzę. Zajebisty make-up. A możemy już iść, bo się spóźnimy. Rezerwacja jest na 20. O, właśnie. To Krzysiek, a to Maja. Cześć. Super cię w końcu poznać. W ogóle to dziękuję za wszystko. Nawet nie masz pojęcia. W ogóle nie ma problemu. Tylko opiekunka nie mówi po polsku. Nie, to Wiktor zna angielski. Ale ja nie tylko o tym teraz mówiłam. Cała przyjemność po mojej stronie i tak dalej. Jedziemy? Faktycznie jedziemy gdzieś? Bo tu przecież restauracja jest. Ta tutaj jest beznadziejna. Krzysiek lubi dobrze zjeść. Nie ma co tracić życia na to jedzenie tutaj. Śniadania wystarczą. No tak. No to super. No to dalej, chodźcie. Auto już czeka. Warto było przyjechać, nie? Super, no. Jedzenie cudowne. Najlepsze w tym regionie. Owoce morza codziennie dowożą świeże. Nie no, bajka. No i też trzeba przyznać, że po prostu pasujesz do tego miejsca. A, dziękuję. Krzysiek potrafi. Wystarczy znać odpowiednie osoby, co polecą, a reszta... Zresztą to jest po prostu kwestia jakiejś klasy. No, ale ty to od razu widać, że masz klasę i styl i dobry gust. Tak? Chciałem po prostu zauważyć, że pięknie wyglądasz. O, mówiłam, Majeczka. Warto, raz na 100 lat. Też bardzo ci dziękuję za tę szkółkę. Chłopcy są po prostu zachwyceni. I to jak? Wiktor twierdził, że nie chce jeździć, a teraz instruktor go chwali. No. I oni też mają super opinię. Wiesz, pomyślałem sobie, pewnie chłopakom się przyda, bo też ich musiał ten wasz rozwód dotknąć, co? Wiadomo, jak jest z ojcami w takich sytuacjach. Walczą, ale jakby tracili z oczu, to o co walczą? No, Hubert to ze mną nie walczy, na szczęście. Jeszcze. Właśnie. W każdym razie, super, że im się podoba. A gdyby zmienili zdanie, no bo przecież zawsze mogą zrezygnować. Jest tu tyle atrakcji, zresztą same zobaczycie. Ja serio nie wiem, jak ci dziękować. Nie musisz. Wiem, dziękuję, po prostu, no, ciężko jest tak przyjmować, ale pracuję nad tym. I dobrze. Klaudia, ty też chyba miałaś kiedyś z tym problem, co nie, Słońce? O Jezu, i to jak? Życie jest za krótkie, dziewczyny, żeby się nim nie cieszyć. No tak. Ja po prostu zupełnie nie rozumiem, dlaczego. Przecież nawet się nie znamy. Nie zrozum mnie źle. Jestem wdzięczna i w ogóle tylko... Tak. Wiesz co, ja słyszałem troszkę o tym Hubercie i... Po prostu dobrze zrobiłeś, że odeszłaś. Zresztą to jest chyba kwestia jakichś zasad. Tego, jak ten świat teraz wygląda. Ja nie wiem, czy jest jeszcze miejsce na takie jednostki, jak ten twój były facet. No, jeszcze nie były. Ani na takie relacje, jakie wy mieliście. Co to w ogóle jest za modę? To komuna nas tak skrzywdziła. I nasi starzy. I Kościół. No, to też. I Kościół. No i jak ja mogę komuś pomóc, wiesz, wyplątać się z tego, to czemu miałbym tego nie robić? Także, Majeczko, czegokolwiek potrzebujesz. Nas jest niewielu, ale na mnie zawsze możesz liczyć. Chcę, żebyś to wiedziała. Was, w sensie... No wiesz. No właśnie, nie jestem pewna. Daj spokój zresztą.
Słuchaj, Klaudii też zależy, żeby tobie było dobrze, a mi zależy na Klaudii. Proste, dobra. Idę do kibelka. I co? Fajny, nie? No, brzmisz, jakbyś potrzebowała mojego błogosławieństwa. Co? Nie no, w życiu. Wiem, że złapałam zajebistego. Strzał w dziesiątkę. No, jest przystojny i czarujący. Znaczy, ty też możesz. Ty. To nie ten Włoch z basenu? Chce nam wysłać drinka? Klaudia, co ty robisz? No, wznosisz klankę, to odpowiadam. Nie chcę nam nic stawiać, tylko pozdrawia. Ej, Majeczka, z tobą to więcej pracy niż myślałam. Ty, właśnie. Coś się w tej szkółce wydarzyło. Co się wydarzyło? Słyszałam na korytarzu, że niby jakiś chłopak z Polski uprawiał seks w autobusie z jakąś Włoszką. Jak? Seks w autobusie? W autobusie? O kurde. Niektórym to pozazdrościć fantazji. Kaj albo Wiktor. No, to jak Kaj, to chyba super, nie? Tylko pogratulować. On ma 12 lat, jak miał uprawiać seks? No, na pewno nie uprawiali seksu, ale no coś się stało, skoro tak gadają. A Wiktor i Kaj to jedyni Polacy tam. Może być jeszcze Eryk. Dałaś ich? Nic mi nie powiedzieli. Ej, no ale co wy się przejmujecie, dziewczyny? Sama mówiłaś, Majeczko, nie ma szans, żeby 12-latek albo 11-latek zrobili coś takiego. Myślisz? Jakieś tam macanki to może, ale sek, błagam, w życiu. Ty, Klaudia, a czemu my nigdy się nie pukaliśmy w żadnym autokarze? A? Albo chociaż w pociągu. A samolot? Tam samolot. Toaleta w samolocie to jest klisza. Taki autokar to jest... Co? Nie ma się czym przejmować, nie? Jeszcze, że mówiąc to, nie wiem, czy bym się nie ucieszyła, że kajmy jakąś dziewczynę. No ba. I to jeszcze Włoszkę? Tylko czemu nic nie powiedzieli? A, no to akurat dobrze tylko o nim świadczy. Zaufaj mi. Chłopak może ci mówić wszystko, ale nie powinien się matce spowiadać z podbojów miłosnych. To jest kastrujące wręcz to jest. Potańczyłabym. O, i to jest pomysł. Dobra. Weźmiemy jeszcze jedną butelkę i zobaczymy, co się da zrobić. Co, dziewczyny? Waiter! Kelner! Jezu, jak ja tego potrzebowałam. Dziękuję wam jeszcze raz, naprawdę, za kolację i za wszystko. Czekaj. Noc jest jeszcze młoda. Mieliśmy tańczyć. Ale myślałam, że nie ma gdzie. Może jeszcze winko? Tu w barze? Nie, tam w barze. Co? Może u nas lepiej. Dzieci. A u ciebie? U mnie? Oj, to jest pomysł. Jaki numer pokoju? 214. No i super. Ale... What kind of wine? Jakie macie wina? Co można do pokoju zamawiać? Zresztą, nieważne. Poprosimy coś z tych lepszych, do 214. Byle nie Merlot. Cabernet też nie. I na pokój to. Ale ja nie wiem, czy... Nie, no spokojnie, Majeczka, co ty? Przecież ja i tak płacę rachunek. No dobra, to zapraszam. Mamy tylko dwa fotele. Ale możecie też na łóżku. A co ty taka spięta jesteś, Majunia? Wszystko okej? Chyba o Wiktora i Eryka się martwię. Przecież są z opiekunką. Będzie z nimi siedzieć i do rana, jak będzie trzeba. No, w końcu. Odbierzesz, Klaudia? Dobry wieczór. Państwo zamawiali wino. Super. Dziękuję bardzo. Czy nalać? Chyba... Oczywiście, że tak. Mam szczęścia, co? Tylko ja w pokoju z takimi dziewczynami. Jak pan mówi, sir. Założę się, że chcesz być teraz na moim miejscu. Tak, sir. Czy to wszystko? Chyba, że chcesz do nas dołączyć. Obawiam się, że nie oferujemy czegoś takiego, sir. Tak. Jesteś nudny. To wszystko, dziękuję. Podasz? Dzięki. Może jakaś muzyczka? No i co z tymi tańcami? Właśnie. Nie ty! Majeczka? Daj spokój. No co ty chodzi? Kurwa, sam nie wiem, która z was się lepiej rusza. A co powiesz, Majeczka, na jakiś mały trójkącik z nami? Klaudia, chodź tu. Co myślisz?
Klaudia, on serio pyta? A, będzie fajnie, chodź. Nie może być fajnie. Wow. W rolach głównych wystąpili Agnieszka Grochowska, Maciej Sztur, Ilona Ostrowska, Grzegorz Damięcki, Krzysztof Czeczot. Empik Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco.